Witam w klinice Ortodent. Dzisiaj pokażemy Państwu zdejmowanie aparatu stałego. Zdejmowanie aparatu polega na ściskaniu podstawy zamków kleszczami, co powoduje bezpieczne oderwanie ich od powierzchni zębów. Zdejmowanie aparatu nie boli, jak wiele osób pyta, ponieważ nie polega to na ciągnięciu mechanicznym tych zamków, tylko po prostu ściskaniu ich podstaw, co powoduje odklejenie się zamków. Klej ściągany jest specjalnym wiertłem, który nie narusza struktury szkliwa. Poleruje się zęby tylko w tych miejscach, gdzie były zameczki, więc jeżeli jest taka potrzeba, jest osad kamień, można później umówić się na scaling czy piaskowanie w innym terminie. Ostatnim etapem jest polerowanie zębów, czyli maksymalne ich doczyszczenie i wygładzenie. Na koniec pobierane są wyciski pod szyny retencyjne, czyli indywidualne nakładki, które utrzymają efekt leczenia ortodontycznego. Zęby po zdjęciu aparatu są niestabilne. Szyny retencyjne czy drut retencyjny ma za zadanie właśnie utrzymywać zęby w idealnym położeniu. Leczenie ortodontyczne nie kończy się z dniem zdjęcia aparatu ortodontycznego. Trzeba pamiętać, że bardzo ważne jest dalsze leczenie, tak zwane bierne, czyli utrzymywanie efektów leczenia czynnego ortodontycznego.